czasach Polski Ludowej była to teza wręcz obowiązująca, że to bolszewikom zawdzięczamy naszą niepodległość. I w tej tezie, jeżeli weźmiemy pod uwagę problemy prawne, bo powstanie państwa jest problemem prawnym, jest wiele prawdy. Pamiętamy, że jednym z pierwszych dekretów, dwóch, które bezpośrednio po przewrocie bolszewickim przyjęło Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, był dekret o pokoju, który deklarował prawo narodów do samostanowienia, co nie było niczym oryginalnym, ponieważ już wcześniej w słynnym orędziu prezydenta Thomasa Woodrow Wilsona było w tym ważnym punkcie dotyczącym Polski wskazanie o konieczności istnienia, to prawda, że samodzielnej, my to potem trochę zmieniliśmy na niepodległą Polskę, która byłaby utworzona z ziem bezsprzecznie zamieszkałych przez ludność polską z dostępem do morza, stałym dostępem do morza, a to jest początek roku 1918, czyli pamiętajmy, że nie dekret o pokoju, a potem słynny drugi akt prawny o zasadzie samostanowienia, bo bolszewicy jeszcze raz powtórzyli ową zasadę, że każdy naród ma prawo powołać własne państwo, jeżeli będzie uważał to za właściwe, ma znaczenie dla nas. I nie przeceniając tego rodzaju deklaracji, zwłaszcza, że bolszewicy byli w końcu uzurpatorami, a państwa Antanty w dalszym ciągu uznawały istnienie państwa rosyjskiego, jednak nie należy zapomnieć, że tym językiem po raz pierwszy mówił ktoś, kto przynajmniej faktycznie rządził w Petersburgu. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze było zdarzenia bezpośrednio w listopadzie 1918 roku, czyli rok później. Wtedy na terenach obecnej Rzeczpospolitej, a zwłaszcza byłej kongresówki, stacjonowały wojska niemieckie i austriackie. Armia ta była armią zwycięską. Bolszewicy, jak wiemy, na początku 1918 roku rozwiązali formalnie armię rosyjską. W trakcie negocjacji brzeskich i państwo, które tworzyli, bo to raczej stan faktyczny niż stan prawny, zlikwidowało Rosję jako stronę wojującą z państwem niemieckim. Czyli tereny, które na zachodzie, bo to jest bardzo ważne, były terenami wojny, tu w tej części Europy były okresem już pokoju, trwającego w zasadzie już od początku 1918 roku. Czyli nasze ważne w tym czasie, nazwijmy to marzenia, bo to tak należy określać, marzenia o tym, że możemy stworzyć państwo, które będzie odrodzoną Rzeczpospolitą, odrodzonym państwem polskim, były formułowane pod okupacją, okupacją zwycięskich, bo tu jeszcze raz to podkreślę, zwycięskich armii państw centralnych. Co jednak zrobili bolszewicy, co dla nas miało ogromne znaczenie? Bolszewicy w momencie, kiedy dogadali się z państwami centralnymi, zawarli z nimi pokój, zawarli stosunki dyplomatyczne. Był przecież poseł niemiecki Mirbach na początku w Petersburgu, a potem w Moskwie, do której przenieśli bolszewicy stolicę swojego państwa. Cały czas rewolucjonizowali armię niemiecką i zrewolucjonizowali ją autentycznie. Ta ogromna milionowa armia niemiecka stała się nagle armią rewolucjonistów, rządzoną przez Soldatenrat, rady żołnierskie, które pod czerwonymi sztandarami
nie tak rzadko podnosiły broń na swoich dowódców. I to, co zawdzięczamy bolszewikom, to to, że okupant, z którego nie bylibyśmy w stanie usunąć z ziem tych, które wtedy uznawaliśmy za bezsprzecznie polskie, rozpadł się i przegrał z własną rewolucją i przestał być okupantem. I za tą dywersję, dywersję obiektywną, która pozostawiła w Polsce ogromne masy broni, bo uchodząca armia niemiecka zostawiła nam w prezencie wielkie zasoby militarne, dzięki którym mogliśmy wyposażyć odrodzające się wtedy Wojsko Polskie i między innymi zwolniła do cywila Polaków, którzy potrafili przejść na drugą stronę, czyli na stronę polską. Nie doceniamy tego faktu, ale był on bardzo ważny i kto wie, czy nie najważniejszy w tym dziele, które zmieniło ówczesny świat, a nas wyzwoliło poprzez destrukcję tych wojsk, które nas okupowały. Zdecydowanie tak, to w ogóle było pewne credo i zasada, którą reprezentowali politycy nie tylko jeszcze kajzerowscy, ale także już politycy weimarscy. To, że berlińscy politycy nie widzieli Polski złączonej z trzech zaborów, jest faktem. Mimo dwuwładzy albo w zasadzie upadku cesarstwa niemieckiego, to koncepcja była ciągle ta sama. Polska, tak jak oni ją definiowali, miała powstać z części Królestwa Kongresowego, a od polityków proniemieckich, między innymi od Piłsudskiego, który był przecież od samego początku związany najpierw z Austro-Węgrami, a potem z Berlinem, żądano jednoznacznych deklaracji, że państwo polskie nie będzie dążyło do przyłączenia tych ziem, które my dzisiaj nazywamy i wtedy nazywaliśmy zaborem pruskim, bo nie niemieckim. I Piłsudski to w rozmowach, co w pamiętnikach Harry'ego Kesslera jest potwierdzone, w zasadzie przyrzekł. Powiedział, to co dostaniemy na zachodzie od państw zwycięskich, przyjmiemy jako prezent, ale walczyć o to nie będziemy. Zwolennicy legendy Piłsudskiego starają się zbagatelizować albo tak zrelatywizować tę deklarację, przeczą, że Piłsudski przyrzekł ustnie, ale niczego nie podpisał, jeśli to miałoby jakiekolwiek znaczenie. Są inne również relacje, że był jakiś poufny dokument, którego należałoby szukać w archiwach Wilhelmstrasse, czyli niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie uzgodnienia o charakterze politycznym, które były prowadzone na pod koniec października i na początku listopada 1918 roku, jednoznacznie wskazywały, że ci politycy, których wykreowano i którzy zawdzięczają swoją karierę właśnie Austrii, a potem Berlinowi, nie dążyli do tego, aby Polska była przesunięta na zachód. To miała być kongresówka, w istocie okrojona na korzyść Niemiec, a także tereny, które ówcześnie, co jest pewnym paradoksem, w sensie formalnym w Traktacie Brzeskim zostały przyznane Ukrainie. Państwu, które powstało w zasadzie w takiej uzurpacji kilku polityków doproszonych do negocjacji w Brześciu właśnie przez państwa centralne. Stąd też nasza bierność w rondu w Warszawie w czasie zarówno Powstania Wielkopolskiego, które przecież wybuchnie za kilka tygodni już w grudniu 1918 roku, a także, co często jest dość niezręczne, aby o tym przypominać, brak naszej interwencji w stosunku do obrony Lwowa przed Ukraińcami, bo ówcześni politycy nie owijali rzeczy w bawełnę i wielokrotnie
zarzucali właśnie politykom rządzącym z nadania Rady Regencyjnej bierność w stosunku do ambicji i nawet działań Ukraińców, którzy tworzyli państwo także antypolskie, bo sięgające i Chełmszczyzny, i Podlasia. To, że ten plan nie został zrealizowany, albo został zrealizowany tylko częściowo, a Polska wróciła na zachód, czyli i Wielkopolska, i Pomorze stało się częścią państwa polskiego w okresie międzywojennym, to tu było wiele naszych zasług, bo to powstanie wielkopolskie i Rada Ludowa, którą wtedy stworzono, i Sejm Dzielnicowy, który wtedy powołano, on był ruchem spontanicznym, niewywołanym dywersją czy też wsparciem nawet ze strony państw Antanty. Państwa Antanty, które dążyły do osłabienia Niemiec, to głównym orędownikiem ukarania Niemiec była Francja. Ona wiedziała, że trzeba Niemcy osłabić nie tylko na zachodzie, odbierając im Lotaryngię i Alzację, ale także na wschodzie, przesuwając państwo polskie na te tereny, które, jak wtedy nazywano, były etnicznie bezsprzecznie polskie. Ale to nie była zasługa rządu w Warszawie, to była nasza w dużej części zasługa. Wielkopolskich powstańców, dobrych żołnierzy, byłych żołnierzy armii kajzerowskiej, którzy potrafili walczyć i potrafili zwyciężać, w końcu w sensie formalnym walcząc na terenie państwa już Republiki Weimarskiej, a także lobbingowi Komitetu Narodowego Polskiego, czyli przedstawicielom naszego kraju przy państwach sprzymierzonych, czyli tych, które nazywamy państwami Antanty. Czyli ci politycy, którzy byli antyniemieccy, potrafili dla nas, jako Polski, zdobyć znacznie więcej i to relatywnie rzecz biorąc przy pomocy najtańszej broni, jakim jest dyplomacja, i im zawdzięczamy właśnie Polskę, która jednak powstała z trzech, a nie z dwóch zaborów, jak było to w koncepcji niemieckiej. To jest bardzo nie do końca jasna sytuacja tego polityka, ponieważ z jednej strony przedstawiany jest jako buntownik, który wypowiedział się przeciwko złożeniu przysięgi na wierność cesarzom austriackiemu i niemieckiemu, a z drugiej strony, czyli łamał rozkaz, to był czas wojny, za dużo bardziej błahe przewinienia wtedy stawiano pod słupek i degradowano. A tu mamy do czynienia z uwięzieniem w dość komfortowych warunkach, z prawem do spacerowania po Magdeburgu, do zwiedzania tego miasta pod bardzo takim ogólnym nadzorem idącego kilkanaście albo kilka metrów dalej jednego wartownika. Czyli była to dość komfortowa sytuacja, biorąc pod uwagę bunt, który my przynajmniej przypisujemy jemu jako politykowi. Zwolnienie Piłsudskiego było kontynuacją polityki, która rozpoczęła się znacznie wcześniej, znaczy w 1914 roku, czyli w warunkach wojny, kiedy Piłsudski zaczyna bardzo nieudanym przedsięwzięciem. On obiecywał wywiadowi austriackiemu wywołanie w Polsce, w kongresówce powstania. To powstanie, jak wiadomo, w ogóle nie miał żadnego odzewu. Nikt w ogóle nie brał pod uwagę jego jako ewentualnego dowódcę tych wojsk, które miały powstać u boku armii niemieckiej po to, żeby walczyć z Rosją. Zresztą plan został zrewidowany w momencie, kiedy nie było już wojny z Rosją. Pokój Brzeski zakończył ideę odtworzenia polskiej armii u boku Niemiec. Której nie było miejsca w dowództwie dla Piłsudskiego. Jego rola zaczyna się właśnie w październiku
1918 roku. Do niego przyjeżdża znajomy. Oni się znali wcześniej, znali się jeszcze z okresów walk na froncie na terenie dzisiejszej Ukrainy. Kapitan Harry von Kessler. Dość tajemnicza postać, no dość niskiej rangi kapitan, czyli nie były to negocjacje na przesadnie wysokim szczeblu. I on ma określoną misję. Ta misja miała, chyba zmieniała się, ona nie była jedną koncepcją, bo między październikiem a początkiem listopada świat się zmienił i to bardzo głęboko. Cesarstwo się rozsypało. Maksymilian Badeński, czyli Max von Baden, ostatni kaiserowski kanclerz, samowolnie ogłasza abdykację Wilhelma, który jeszcze nie abdykował. On dopiero później, dopiero 20 listopada podpisał odpowiednie dokumenty. On stwarza pewne fakty dokonane. Wtedy politycy niemieccy słusznie chyba wierzyli, że bez pozbycia się kajzera, w ogóle monarchii tej cesarskiej, nie ma szansy na uspokojenie wrzenia rewolucyjnego. Wtedy w Berlinie wybucha strajk generalny. Demonstracje gromadzą setki tysięcy ludzi. Armia się rozpada wewnętrznie, bo był głód. Berlin głodował. Wojska głodowały, ledwo utrzymywano jako taką wyżywioną armię na froncie, a wszyscy, którzy żyli na zapleczu, dzielili się brukwią i ziemniakami, a z drugiej strony Wilhelm jeszcze w październiku jest na wielkich polowaniach i żyje w luksusie, zupełnie nie rozumiejąc czasu i katastrofy, do której już to państwo zostało doprowadzone. Czyli to był eksoficer jeszcze, albo oficer armii kajzerowskiej, który nagle się staje przedstawicielem już nowego rządu, już tego rządu, który jest republiką. Przecież potem Harry'ego Kesslera spotykamy jako posła. Tak, posła w Warszawie, przedstawiciela Niemiec, bo rządy, które już powołał Piłsudski, czyli jako naczelnik państwa, czyli rząd Moraczewskiego, był jako jedyny właśnie uznany właśnie przez już Republikę Weimarską. Czyli widzimy związki. Uwikłanie w politykę niemiecką było znacznie bardziej czytelne wtedy niż w tej legendzie, którą dzisiaj sobie na ten temat opowiadamy. My żyjemy pod takim tyranią legendy, którą stworzono w okresie międzywojennym, w czasach sanacyjnych. To znaczy ta legenda, która już raz umierała w 1939 roku po klęsce II Rzeczpospolitej, przerażającej klęsce, upokarzającej i zaskakującej. Ta legenda zaczęła odżywać w okresie Polski Ludowej, a dzisiaj przeszła do kanonu świadomości narodowej, którą bardzo trudno jest dyskutować ze względu na to, że legenda ma swoje prawa, narzuca pewną wizję, z którą można dyskutować tylko przy pomocy innej legendy. My nie bardzo mamy inną legendę, a przecież ta legenda była częścią uzasadnienia. Uzasadnienia legitymacji władzy. Nam się udało znaleźć polskość w sobie. To było nasze największe osiągnięcie, że uwierzyliśmy w to, co przechowaliśmy. Wielkim osiągnięciem również okresu międzywojennego, niektórzy mówią, że najważniejszym, było to, że staliśmy się Polakami i już nimi nie mogliśmy nie być. I nikt nie wymyślił dla nas Volksliste, a jeśli była ona, to ona była marginesem. Czyli polskość jako ten dar rozdany wśród ludu jest dzisiaj ważniejszą częścią naszej tradycji niż ta polskość, która przecież dawno umarła razem z I Rzeczpospolitą i jej epigonami.